Dyrektor rajdu Wrocławskiego, Łukasz, słuchaj, jak było? Super, no mamy wyposażenie eleganckie, jazda była elegancka, wszystko przebiegło dobrze. Samochody funkcyjne spisały się wyśmienicie, nie było żadnych problemów na trasie. To, co mieliście wykonać, to, co Ford, Suzuki i Hyundai zrobił dla rajdu Dolnośląskiego, no jest niesamowitą pracą i bardzo, bardzo dziękujemy za to, że nas wsparliście i że byliście z nami. To był dla nas zaszczyt. Dziękuję bardzo. A my dziękujemy, że mogliśmy razem z Wami jechać, bo sprawdziliśmy nasze auta naprawdę w trudnych warunkach OS-owych i wiemy, że mamy super samochody. Żadnych awarii, mimo tego, że prace bardzo trudne, bardzo ciężkie. Wysypywały się samochody inne, natomiast Wasze były eleganckie. No i na pudle trzy fiesty, nie? Dokładnie. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki. Mam doświadczenie, powiedz, jak spisywał się nasz samochód, tutaj kusek. Jeździliśmy z naszym kolegą jeszcze z klubu, Rafałem Kupką, więc tutaj z kolegą Grzegorzem jeździliśmy całe 2 dni rajdu i objęliśmy wszystkie odcinki specjalne. Auto się spisywało super, czasami nawet bardzo super. Prędkości były naprawdę, osiągi tego auta, prędkości były naprawdę podniewające. Jeździliśmy czasami 4-5 osób, nie było żadnych, a silnik pracował bardzo cicho, a sam się zdziwiłem, że tak cicha praca, myślałem, że w ogóle jakoś wyłączył przez chwilę ten silnik. Cóż połowy, polecam przyszłym klientom, samym jakbym miał tyle pieniążków, takie auto. Marcin, na mecie rajdu. Jak się jechało? Rewelacyjnie. Samochód bardzo dobrze trzymał się drogi, mimo tego, że nie mam zdolności rajdowych, dawałem sobie radę z problemu, a delegacja bardzo wysoko oceniła komfort tylnej kanapy. Super. Czym ty jechałeś? Nowym Fordem Mundurem. Co miał pod machą? 1.5, 160 koni. I wystarczyło na rajdzie? Bez problemu. Jechałeś OS-y? Bez problemu. Żadnych skarg. Wszyscy byli zadowoleni. Częste brawa kibiców? Często. Proszę. Dziękujemy. A jak tam Grzegorzu jechało się z Maxem? No wiesz co, to jest jednak większy samochód, ale ja miałem 4 osoby na pokładzie, więc tutaj jestem obserwator i powiem Ci, że na koniec dostałem brawkę, także komforcik był
po całości, natomiast jechałem na okrągło, bo jednak diesel w automacie to nie jest auto sportowe, ale mega wygodne i mega trzymające się robi. Na tych śliskich nawierzchniach rewelacja, czteronapęd, musisz się przejechać, ale stary, to jest taka rzecz, tak dodaje energii, że masakra. Myślę właśnie, że w naszym mądrym odcinku i więcej brakowało automatycznie wielu zmiany łopatek. Jak to jest dość wymagające. No co, to my sprzedajemy rajdowe fury, Marcin. A co wychodzi? Trzeba co? W końcu pierwsze 3 miesiące to był Fiesta. No tak. Pozdrawiamy z rajdu Dumno-Śląskiego. Pozdrawiamy.